Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca. Bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo pańskie. Moi drodzy. Myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy na ten świat pełen niepokoju i wojen, też niepokoju związanego z tym, co będzie w przyszłości, nie pozwala, żeby człowiek żył w pokoju serca. Często jest ten pokój wywoływany raczej jako zagłuszenie. Ucieczka w jakiś świat wirtualny, świat bardziej przyjemny od tego realnego. Natomiast Pan Jezus tuż przed męką na krzyżu, przed swoją śmiercią, zaczyna pocieszać swoich apostołów, swoich uczniów. Pokój zostawiam Wam. Jaki to jest pokój Chrystusowy? Czymże on się różni od tego pokoju, który próbuje zaoferować ten świat? Pokój Chrystusowy to nie jest pokój zewnętrzny. Sam pan Jezus powiedział, że czy myślicie, że przyszedłem światu dać pokój? Nie. Rozwojenie, miecz. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i żak, że pragnę, żeby on zapłonął. Światu pan Jezus nie przynosi pokoju, ale za to przynosi swoim uczniom, swoim apostołom, tym wszystkim, którzy zawierzyli panu Jezusowi. Tak jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian: Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Ucisk, prześladowanie, miecz, <laughs> nic. Wręcz przeciwnie, jeśli jesteśmy z Chrystusem, to jeszcze bardziej otrzymujemy od Chrystusa moc wtedy, kiedy jesteśmy poddawani próbie. I Wielu prześladowców może się pytać, skąd u nich ta moc, ten pokój? Kiedy czytamy opisy śmierci męczeńskich, to często emanuje z tych opisów jakiś rodzaj wewnętrznego pokoju, wewnętrznej modlitwy w spokoju, przygotowującej do męki, do śmierci, często bardzo takiej bolesnej. Mimo wszystko, ta modlitwa, i tę ta obietnica Chrystusowego pokoju się zaczyna tam realizować. Pan Jezus chce, abyśmy się koncentrowali na Nim, nie na sobie. Jest taka często z naszej strony, taka koncentracja na swoich lękach, na swoim ja. To ja jest takie ważne, Panie Jezu pomóż, Panie Jezu to i tamto, Panie Jezu przyjdź. To jest wołanie często skoncentrowany nie na Panu Jezusie, tylko na sobie. I kiedy przychodzę na msze świętą, przychodzę się pomodlić, to często jest tak, że ja cały czas jestem skoncentrowany na swoich potrzebach, dlaczego przychodzę? No bo mam taką potrzebę, żeby się pomodlić w takiej intencji, żeby Pan Jezus dał mi potrzebne łaski. Ale czy ja myślę o tym, żeby być z Panem Jezusem, żeby się z nim zjednoczyć, żeby być na zawsze? I zapomnę pewnej rozmowy tuż przed śmiercią 37-letnia młoda Monika Brzoza leżąca w łóżku umierająca na raka bardzo cierpiąca kiedy z nią rozmawiałem powiedziała że nie umieram ja nie umieram ja wchodzę w miłość ona cały czas miała przed sobą wizję, że zaraz zjednoczy się ze swoim oblubieńcem, ze, swoim, ze swoją miłością całego życia z Chrystusem i to jest nasza droga wiary. Ten pokój, to przyjęcie tej miłości, to, to powoduje, że ta miłość Chrystusowa pozwala spokojnie przejść przez próg śmierci, kiedy na przykład umierał święty Dominik Savio. Przy swoim ojcu właśnie prosił, aby się modlić o dobrą śmierć, aby razem modlili się. I w pewnym momencie powiedział, tato widzę piękne rzeczy, cieszę się, że to za chwilę będzie moim udziałem. Miał łaskę widzenia nieba już tuż przed śmiercią. Pokój serca przyszedł, ucieszył się, że przechodzi do jeszcze piękniejszego, o wiele piękniejszego, Świata, niż tutaj jesteśmy. Często boimy się przejść, bo nie wiemy, ale Pan Jezus daje obietnicę. Im bardziej się na Panu Jezusie oprzemy, tym większa będzie moc i siła, żeby nie liczyć ani na innych ludzi, na siebie samego, tylko na tego, który jest wszechmocny, na samego Boga. Niestety jest władca tego świata. Władca tego świata, który no, właśnie przeszkadza w tym takim zawierzeniu. I nie wszyscy mogą uwierzyć Pana Jezusa, żeby tak właśnie przyjąć tę moc. Ponieważ, jak to mówi Pan Jezus, że nadchodzi władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ten władca to demon, to szatan, to ten przeciwnik, który próbuje. Jakby zniekształcić obraz Pana Jezusa. Nawet nie tyle zniekształcić, żeby coś odwrotnego pokazać, tylko poprawić. Właśnie antychryst, coś przeciwnego Chrystusowi, nie musi być dokładnie odwrotnością Chrystusa, ale może być właśnie taką propozycją do tego, żeby Pan Jezus był tu na ziemi, tym, który rozwiąże nasze problemy. Będzie taki sympatyczny, kawały opowie, będzie się ciągle śmiał, wszystkich poklepie, nie będzie taki surowy, nie będzie do wszystkiego tak na poważnie traktował, tylko powie, nie martw się brachu, jest okej, okay, to będzie super, tak. To jest pomysł złego ducha, żeby użyć Pana Jezusa do tego, żeby był właśnie tylko tym, który zaspokoi moje potrzeby. Po co przychodzimy na mszę Świętą? Żeby zaspokoić swoje potrzeby? Nie. Po to, żeby oddać chwałę Bogu. Oczywiście, panu Bogu nasze hymny pochwalne niczego nie dodają, ale uwaga, tak jak w prefacji jest napisane, przyczyniają się do naszego zbawienia. Czyli, kiedy przychodzę na Świętą, oddaję Bogu chwałę, a to oddawanie Bogu chwały przyczynia się do naszego zbawienia. Ponieważ wieczne przeżywanie w niebie bycie z Bogiem będzie wiecznym, wieczną chwałą, którą oddają aniołowie Bogu. My się do, tej, do tego hymnu, do tego chóru aniołów przyzwyczajamy, uczymy się jak oddawać Bogu chwałę. Święty Ignacy Loyola, który całe życie po nawróceniu podporządkował Chrystusowi, to wszystko. Myśli, słowa, uczynki wszystko chciał, żeby były dla większej, jeszcze większej chwały Bożej. Nie dla swojej, nie dla swoich pomysłów, tylko żeby służyło to wszystko chwale Bożej. Moi drodzy, Pan Jezus też chce się pochwalić nami wtedy, kiedy będziemy żyć na Jego chwałę. I wtedy, kiedy żyjemy na chwałę Bożą, wtedy, kiedy wypełniamy wolę Bożą. Też w Starym Testamencie. Takie było sformułowanie, oddaj chwałę Bogu. Jak można oddać chwałę Bogu? Na przykład poprzez przyznanie się do swoich grzechów. Kiedy ja się przyznaję i proszę Boga o przebaczenie, w ten sposób oddaję też chwałę Bogu, bo ja się nie chwalę sam siebie przed Bogiem tak jak ten faryzeusz, ale przychodzę jak celnik i biję się w piersi, bo mówię: Boże, miej miłosierdzie nade mną grzesznikiem. To jest oddawanie chwały Bogu, bo Bóg jest miłosierny, chce nam przebaczać. Ale może wtedy przebaczyć, kiedy Mu to oddajemy do przebaczenia. Wtedy oddajemy chwałę Bogu. Moi drodzy, Pan Jezus chce, żebyśmy nosili w sobie Jego obecność, żeby tam właśnie była ta Boża chwała, Boża obecność. Po hebrajsku shekina. Ta chmura, która zstępowała na miód spotkania, czy na górę choreb, czy kiedy Pan Jezus był na taborze, tam też pojawiła się chwała Boża. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, to jest ta chwała Boga Ojca, która się objawiła. I pod wpływem tej chwały przemienił się Pan Jezus, objawił swoje bóstwo. I człowiek, który wchodzi w obecność Boga, zaczyna doświadczać tego przemienienia. Jego życie zaczyna być dostosowywane do życia wiecznego, jakby prześwietlone, uwolnione od tego, co się nie nadaje do życia wiecznego. Natomiast, gdy się koncentrujemy tylko na sobie i nie myślimy o życiu wiecznym, o dobrym przygotowaniu się do przejścia przez próg śmierci, tylko do tego, żeby Pan Jezus, no na przykład, kiedy jestem choroby, chory, to żeby mnie uzdrawiał, kiedy na przykład czegoś nie mam, coś mi się nie wiedzie w pracy, to żeby to się naprawiło, no i tak dalej, żeby w tym sercu też był jakiś pokój. Nie. To wszystko, jeżeli nie służy zbawieniu, to lepiej, żeby człowiek był pozbawiony tych darów, o które prosi, a był zbawiony, niż gdyby wziął te wszystkie dary i poszedł do piekła. Ojciec Pio, jak otrzymywał listy, to jest taki pokój, tam gdzie teraz jest w San Giovanni Rotondo, taki muzeum po ojcu Pio. To cały ten pokój jest wypełniony tysiącami listów. Niektóre z tych listów są nieotwarte. Nie dlatego, że nie mieli czasu na to, tylko że ojciec Pio wiedział, że w tym liście są takie prośby, które gdyby one się spełniły, to ten człowiek nie poszedłby do nieba. I mówił, Ojciec pisał, nie otwieraj tego listu, nie będę się o to modlił, bo jeżeli by się to spełniło, on nie pójdzie do nieba. Lepiej, żeby on chorował, na przykład nie mógł chodzić, nie mógł grzeszyć i pójść, mógł pójść do nieba, niż gdyby wyzdrowiał i poszedł strasznie zgrzeszył i potem by się odwrócił od Boga. Rzeczywiście, musimy sobie uświadomić, że droga do nieba nie zawsze idzie przez spełnianie naszych, Pragnień, naszych życzeń, naszych modlitw, tylko właśnie poprzez to, że to my spełniamy Bożą Wolę. Na tę drogę spełniania Bożej Woli, a znakiem tego, że się spełnia wola Boża, niech będzie Chrystusowy pokój. Na tę drogę, kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.